jeszcze pana z parofla, no wrócimy do startu. Ten spadochron to jest czasza, czy to jest paralotnia? Czasza. Czyli on tak naprawdę żadny... Spadochron ratunkowy. Aha. Nie służy do latania. I teraz tak. Do ratowania się. Przez nogę. Uwaga. Dobra, odsuńmy się, żeby im nie przeszkadzać. Ono do mnie nie wymaga tak naprawdę... strasznych. Nie, nie wymaga. Strasznych. Wymusisz, nie? Duże pieniądze. A? Wymusisz. Tak. Dobra. I to sobie tutaj trzeba dopasować jeszcze indywidualnie, żeby dobrze leżało i było na miejscu. Dobra, ja dobra. I teraz tutaj jeszcze. Właśnie. Okej. Dobra. I powinien być ok, jeżeli tu jest ok. Nie, no, także tak. Gdyby zaszła konieczność. Okay. Skoku ratunkowego, to po opuszczeniu szybowca, ale to wszystko i wyłącznie tylko na moją komendę, należy otworzyć spadochron. Spadochron otwieramy w ten sposób, że łapiemy prawą ręką za tą srebrną dźwignię i ciągniemy energicznym ruchem w dół, aż ręka zostanie wyprostowana. To jest spadochron ratunkowy, on się otworzy w każdej pozycji. No i czekamy na czyli to się robi, tak powiem, bezpośrednio po tym, jak się otworzy... Jak się opuści szybowiec, żeby nie w środku, aha, tak? Nie czeka i tak dalej, tylko po prostu jak się opuścisz opuszczamy szybowiec, szybowiec, otwieramy wtedy... spadochron. Dobra, wiem. No. 800. No, dawaj, bo on tam śpi, kurde. Dobra, dobra. Podpięte. No bo czekamy chyba na wyrzut, nie? Kormio prosta do 1-4 lewy. Dobra. Kormio ląduje 1-4 lewy. Teraz jest wyrzut skoczków, to musimy poczekać na skoczków. Okienko się nie zamknie, bo się jest zblokowane. A ja nie wiem, jak to tam, żeby na siłę nie zrobić. No to... Bo mi Jacek mówi, że mam nie ruszać, bo nie, wyłamie, to są wszystkie wady okienek FDD. One tu jak wypadną w prowadnicy, to się klinują, żeby je odblokować. Trzeba tu, żeby nie połamać, nie połamać, zacisnąć i przesunąć, nie? Dobra. Dobrze wiedzieć. Tylko wszystko oczywiście szczuciem, tak? No tak. Bo w skrajnej sytuacji... Jeżeli się okienko zablokuje, to trzeba odkręcić te śruby, tak? Mhm. Nie połamać kabinki. Dobra, możemy powoli wsiadać. Jak spadochroniarze opadną na ziemię i będziemy mieli pas wolny, no to polecimy. Startujemy. Hol będziemy mieć do 800 metrów. No zobaczymy, chyba że gdzieś będzie jakiś prąd znoszący po drodze, co się wyczepimy wcześniej, tak? Aha, dobra. Dobra, to zapraszam. Wsiadamy do środka. Do przodu, okej. Okay. Tak, nie łapiemy się za kabinkę, nie łapiemy się za przyrządy. Można stanąć nogą prawą na siedzeniu. Ręce wędrują na burty. Nie łapiemy się tu, nie łapiemy się za kabinkę. Dobra, to w takim razie będę... Kamerę mogę przytrzymać, jak będzie wygodnie. Okej, okay. Dobra. To w takim razie... Dobra. Teraz jeszcze tak. Nogi opieramy na pedały. Okay. Tak. Proszę pchnąć do przodu nogi. Jeszcze, 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 jeszcze. Mocniej. Obydwie nogi równolegle. Obydwie naraz, tak? Obydwie naraz, tak. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze troszkę. Dobra.
Dobra, i kamerę oddaję. I tak, zapniemy się. Biodrowe pasy tutaj. Tylko mocno dociągnij. Jeszcze drugi tutaj jest. Więc zakładamy. I... I tutaj zapinamy, za to nie ciągnąć, bo jak się za to pociągnie, no to się pasy odpinają wtedy. No, gdyby trzeba było skakać z tego szybowca, to trzeba najpierw wypiąć pasy, tak? Żeby wypiąć pasy, to kolega pokaże, jak to zrobić. Ciągniemy właśnie tą taśmę w prawą stronę. Tango w lewo i tam wyje. Po prostu bierzemy za tą tą i ciągniemy. Tak, i wtedy to wychodzi bardzo łatwo. To się wypina, dobra. Tak. Co chodzi z tymi akumulatorami? No, okay. Dobra, jest dobrze, nie uciska nigdzie za bardzo. Jest ok. Dobra, jeszcze plecowy pas spada tutaj. A, dobra. Okay. Za spadochron najlepiej założyć. O, to wtedy nie będzie spadał. Jak przesuniesz spadochron w lewą stronę, będzie się sobie. O właśnie. A teraz wyciągnij pas, tak? Okay. I to sobie najlepiej tutaj położyć. To jest ten pas, za który mam ciągnąć. Tak, to jest to, za co ciągniemy sytuację awaryjną. Teraz tak, nogi proszę trzymać na pedałach, ale luźno, bez blokowania sterów, tak? Ja to muszę mieć, o, zablokowany mam sterów. Luźno trzymać, o, ja muszę mieć swobodne ruchy, tak? To w takim razie mogę cofnąć. To można troszkę cofnąć, ale proszę mi tam nie blokować sterów. Tak? Możemy pedały wypchnąć bardziej. Są maksymalne. Okej. Tutaj potrzebuje mieć pełen zakres ruchów sterami, tak? Do lądowania będziemy używali hamulców aerodynamicznych, to na sam koniec lotu. Proszę nie dotykać żadnych gałek ani dźwigni, szczególnie tych przyłożonych kabinetów, tutaj ruszam. Dobra. Ani tej gałki, tego proszę nie ruszać. Tak? Dobra. Gdyby się trzeba było czegoś chwycić, byłby jakiś strach, tego typu objawy, proszę złapać się w pasów, którymi jest się przycięty. Jakby się pan źle poczuł, proszę mnie o tym poinformować. Dobra.